Środowisko, w którym najważniejszy jest człowiek. Środowisko jest po to, żeby człowiekowi służyć, a nie po to, żeby człowiek służył środowisku, nawet jeśli dotyczy to globalnego ocieplenia, a może szczególnie w stosunku do globalnego ocieplenia. Dlaczego człowiek jest taki ważny? Dlatego, że człowiek jest źródłem. Człowiek jest początkiem. Człowiek jest przed wszystkim, co się pojawia później. W słynnym dylemacie, co jest ważniejsze, kapitał czy praca, Krzysztof Dzierżyński nie miał żadnej wątpliwości, że oczywiście ważniejsza jest praca. Nie ma kapitału bez pracy. Kapitał jest w ogóle tylko i wyłącznie inną formą pracy. Jest innym przejawem pracy. Nie ma żadnego innego źródła kapitału, jak tylko praca. To praca tworzy kapitał nieodwrotnie. Praca i tylko ona jest źródłem bogactwa. Kapitał ma znaczenie drugorzędne, jest tylko sługą pracy. Choć w stosunkach politycznych może być odwrotnie. Stąd to ciekawe, jak wolnorynkowy myśliciel pisze o tym, że kapitalizm jest dobrym określeniem, ale nie w stosunku do rzeczywistości gospodarczej. Kapitalizm jest dobrym określeniem w stosunku do rzeczywistości, do ustroju politycznego. Mówi, jeśli szukamy ustroju politycznego, w którym ci, którzy mają kapitał, mają wpływ na władzę, to kapitalizm jest określeniem prawidłowym. Natomiast jeśli usiłujemy odnieść to do wolności gospodarczej, do rzeczywistości gospodarczej, to jest to nieprawda. Praca jest przed kapitałem. Termin kapitalizm jest więc dla opisania porządku gospodarczego, który się przez nie rozumie nieadekwatny. Więc jest fałszywy w tym sensie, że nieprawdziwie przedstawia istotę. Nie kapitał jest źródłem bogactwa. Źródłem bogactwa jest sama praca. I praca jest na tyle ważna, że można by powiedzieć, że dla Krzysztofa Dzierżawskiego przedsiębiorczość, która jest skutkiem pracy, jest cnotą społeczną. Bardzo lubię te fragmenty, w których pan Krzysztof opisuje, kim jest przedsiębiorca, bo znowu myśli w poprzek takim powszechnym stereotypom. To jest bardzo ciekawy artykuł, w którym pan Krzysztof polemizuje z arcybiskupem Józefem Rzycińskim, zarzucając mu, że ten nieco lekką ręką opisuje Polaków, za zresztą księdzem Tischnerem, jako homo sowietikusów. To zaskakujące. Pan Krzysztof czuł się urażony tym określeniem. Mówił, że z całą pewnością nie dotyczy ono Polaków, a jeśli już, to na pewno nie dotyczy polskich przedsiębiorców. I pokazuje na danych liczbę przedsięwzięć, czyli firm, które zostały uruchomione przez Polaków w latach 90., pokazuje, jak mocne i jak duże ryzyko byli w stanie ci przedsiębiorcy podnieść. Pisze nawet, że można tu mówić o zuchwałej gotowości do zmierzenia się z losem. Znaczy, znając ówczesne środowisko, jakie nam stworzyło państwo, a i dzisiejsze środowisko, jakie dla działalności gospodarczej stwarza państwo, to rzeczywiście polscy przedsiębiorcy muszą posiadać nieco cech, które klasycznie przypisujemy ułańskiej fantazji. Trzeba być rzeczywiście nieco zuchwałym, żeby móc twierdzić, że da się tutaj prowadzić przedsiębiorstwa. I Krzysztof Dzierżawski mówił, że ci Polacy zmierzyli się. Mówi o polskim cudzie, mówi o tym, że polska przedsiębiorczość jest tym, co się najlepiej sprawdziło i nie ma powodów do tego, żeby Polaków pod tym względem reedukować, czy w ogóle edukować. I nie powinno to być w ogóle przedmiotem działalności państwa. W innej słynnej polemice Krzysztof Dzierżawski, tym razem z profesorem Majcherkiem, spiera się znów w poprzek takiego powszechnego myślenia na temat podatków. Państwo wiedzą, że po czasach tak zwanej martyrologii przychodzi czas na okres pozytywnego patriotyzmu. Pozytywny patriotyzm ma się, zdaniem również profesora Majcherka, przejawiać w tym, że cnotliwie płacimy podatki. Pan Krzysztof protestował przeciwko temu, by uznawać płacenie podatków za cnotę, albo by uznawać płacenie podatków za to, co jesteśmy w stanie dla państwa, za to, co jest najlepsze, co możemy dla państwa zrobić. Mówił, że oddawanie podatku dochodowego nie jest w żadnym wypadku czymś, co jest chwalebnym. Jest czymś, co jest koniecznym. Jako takie powinno być przez obywateli wykonywane. Natomiast cnotą nowoczesnego patriotyzmu jest właśnie bycie przedsiębiorczym. Jest zdolność do pracy, zdolność do kreatywnej pracy.
To, że jej skutkiem będzie wyższy podatek dochodowy, który trzeba by zapłacić państwu, jest raczej efektem ubocznym. Nie pracujemy po to, by zapłacić wyższy podatek dochodowy, pracujemy po to, dlatego że jesteśmy przedsiębiorczy i jesteśmy kreatywni. Tak więc płacenie podatków nie jest kryterium nowoczesnego Polaka. No, kryterium nowoczesnego Polaka jest bycie przedsiębiorczym, jest byciem do kreowania własnej pracy i tworzenia tej pracy dla innych. Co w takim razie pozostaje, co pozostaje, jeśli ten przedsiębiorczy Polak tak sobie świetnie radzi, jeśli potrafi w jakiś sposób regulować te stosunki społeczne, potrafi dostrzegać tę różnorodność, wielobarwność rzeczywistości gospodarczej, która, tak jak powiedziałem wcześniej, jest skomplikowana i która jest na tyle skomplikowana, że są wątki, które dla mnie nie do końca są jasne w myśli pana Krzysztofa. To była wielka debata, którą toczyliśmy i która chyba nie pozostała rozstrzygnięta na temat modelu gospodarczego czy modelu społecznego. Pan Krzysztof zresztą za Wilhelmem Rybkę bardzo mocno podkreślał rolę gospodarstwa wiejskiego, jako takiego wzorcotwórczego przedsiębiorstwa, jako takiego miejsca, w którym jest trudno odróżnić pracę od życia, w którym jak gdyby życie jest zawodem i zawód jest życiem, w którym jak gdyby bardzo wiele, ja nie będę się tutaj rozwodził, cech jest społecznych i ekonomicznych. I stąd mówił o tym, że struktura, znów poprzez powszechnego myślenia, że akurat struktura polskiej wsi jest czymś, to jest cytat, za co powinniśmy opatrzności dziękować. To wydaje się bardzo zaskakujące. Co prawda z perspektywy kilkunastu lat możemy powiedzieć, że rzeczywiście polska wieś, jak wskazują niektórzy badacze, socjologowie, akurat zdała egzamin też w zdolności do tego, żeby przyjmować na siebie i amortyzować trudne procesy ekonomiczne i procesy społeczne, i ona miała większą zdolność do tego niż duże miasto. I tutaj z całą pewnością można było o tym dyskutować. Co może w takim razie zrobić polityk? Co może zrobić roztropny polityk? Co może zrobić roztropna polityka państwowa? Ona nie jest bez znaczenia. To nie jest tak, że przedsiębiorstwo, zdaniem pana Krzysztofa, czy przedsiębiorcy są w stanie funkcjonować bez państwa. Nie są w stanie funkcjonować bez państwa. Ale państwo ma tutaj taką zdolność raczej do... Cała rola państwa będzie polegała...